Witajcie na kanale Bawimy się. Dzisiaj pora na kolejnych 5 prostych zabaw, tym razem z patyczkami. Oprócz zabawy będziemy także uczyć się słówek angielskich. I pamiętajcie, jeśli chcecie więcej takich filmików, proszę o subki na kanale i lajki pod tym filmem. Zacznijmy od angielskiego nazwania elementów, które są nam potrzebne do pierwszej zabawy. Pierwsza zabawa nazywa się drewniane puzzle. Wooden puzzles. Do zabawy potrzebujemy taśmy, a tape, nożyczek, scissors, mazaka, a pen i drewnianych patyczków. Wooden sticks. Zaczynajmy! Jej, pora na następną zabawę. Będzie to zabawa matematyczna. Polega ona na tym, że do kubeczka trzeba wsadzić odpowiednią ilość patyczków. Potrzebujemy do zabawy paper cups, czyli plastikowych kubków, a tape, taśmę, parę nożyczek, a pair of scissors, mazaka, a pen, no i oczywiście wooden sticks, czyli drewniane patyczki. Zobaczcie! Następną super prostą zabawą jest stworzenie własnych kukiełek do przedstawienia. Można użyć do tego celu naklejek postaci, jakich tylko się chce. Ja mam tu kilka naklejek, stickers, naklejki. Mam też patyczki, te nasze drewniane patyczki, wooden sticks. Jest taśma, a tape i nożyczki, scissors. Zobaczcie, jakie to proste. Thank you.
teraz pora na znaną i lubianą zabawę w bijak przebijak z drewnianymi patyczkami. Do tej zabawy potrzebne są nożyczki, scissors, jakieś pudełko, a box, no i oczywiście nasze patyczki, wooden sticks. Zobaczcie. Pora na ostatnią zabawę. Polega ona na stworzeniu wstążek do tańca lub magicznych różdżek. Do celu tej majsterki użyjemy drewnianych patyczków, czyli wooden sticks, taśmy, e-tape, nożyczek, scissors, no i różnych wstążek, ribbons. Zobaczcie. To by było na tyle. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że podobało Wam się moje 5 sposobów na zabawy z drewnianymi patyczkami. Do następnego filmu. Jeśli podobał Wam się ten, koniecznie zostawcie lajka. Hej!